Dzień dobry. Wtorek, czyli podbiegi skończone. Pamiętam jak 10 razy zrobione, 10 razy podbiegów. 10 podbiegów i chyba 150 na 150 przerwy. Czyli 150 lecimy, ile fabryka dała. Okolice 4:30. U mnie na to chwilę jest. I 10 razy. I odpoczynek. I tak 10 serii. Pamiętam jak tydzień temu miałem właśnie problem z robieniem kilku podbiegów. No, zakończyłem to na 5 czy 6. Dzisiaj 10 weszło idealnie. Tak więc nie poddawajcie się. Róbcie dalej swoje. A na pewno to zaprocentuje. Nie ma idealnie. Nie ma idealnego życia. Są tylko na obrazkach namalowanych. A życie to są porażki, błędy, wyciąganie błędów, uczenie się na nich. I robimy dalej swoje, czyli to co nie jest wygodne, to co jest ciężko się robi, trzeba robić, bo wtedy właśnie osiąga się rozwój własnego siebie, własnego ja, własnego zdrowia. I tak jeszcze pokrótce, ale to odcinek, temat na inny odcinek. Czytajcie etykiety, co nam oferują ci super sprzedawcy, aby tylko nas żywić niezdrową żywnością. Skład przede wszystkim. Ostatnio gdzieś tam widziałem w sklepie, wziąłem sobie pasztet z indyka czy tam coś. Na pierwszym miejscu w składzie woda, olej rzepakowy, czyli najgorszy syf jaki może być, a dopiero później mięso przemielone mechanicznie, czyli kolejne, i na końcu, na trzecim czy czwartym miejscu jakieś tam właśnie mięso, które jest pasztet z indyka. Indyka było 0001 czy tam właśnie tak nas robią bambuko. Dlatego czytajmy, miejmy świadomość co jemy, bo to nasze życie, my o nim decydujemy. Tak więc trzymajcie się, ja mam jeszcze jakieś myślę 8 km do domu, ćwiczenia zrobione, a dodane też było wcześniej, obiadek też już zrobiony. Tak więc tylko jeść i delektować się. Sami decydujemy o tym co robimy w życiu. Tak więc trzymajcie się, jeszcze raz dobrego popołudnia, pamiętajcie o treningu, hej!